Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl. Telewizja w Polsce.pl i jej widzowie bardzo często w ostatnich dniach zastanawiają się, w jaki sposób Andrzej Duda ma wygrać drugą turę. Co prawda sondaże są pomyślne, a wpadki Rafała Trzaskowskiego dyskwalifikują go coraz bardziej, a jednak dużo się może zmienić, a atak niemieckich, choć polskojęzycznych mediów prowokujących, zmyślających różne historie cały czas jest zagrożeniem dla wyników drugiej tury. Dlatego dziś porozmawiamy o tym, w jaki sposób właśnie obecny prezydent ma wygrać walkę i na drugą kadencję zostać w Pałacu Prezydenckim, by realizować program swój i program Zjednoczonej Prawicy. A moimi państwa gośćmi jest dwóch publicystów, łączą się z nami przez Skype, dr Krzysztof Kankowski, socjolog i publicysta, oraz Grzegorz Wszołek, publicysta z Salonu 24, z Gazety Polskiej Codziennie. Witam panów bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy panowie, zapytam doktora Krzysztofa Karnkowskiego najpierw. My tu mamy takie dylematy często w telewizji w Polsce.pl. Czy wychodzić do tego miękkiego elektoratu, który głosuje niechętnie, zmienia zdanie, czy mobilizować swoich, bo są jeszcze rezerwy. Czy właśnie jeździć, przekonywać, konsolidować wokół wartości, który wariant, ja wiem, że oba są ważne, ale na którym się skupić bardziej? Jak pan doktor uważa? Myślę, że w tej chwili kluczowa jest mobilizacja własnego elektoratu. Zresztą widać to po działaniach przeciwników prezydenta Andrzeja Dudy. Oni również w tym właśnie widzą największe zagrożenie. Od kilku dni w internecie, w mediach społecznościowych co chwila pojawiają się jakieś fałszywe przekazy skierowane do zwolenników. Po pierwsze cały czas mamy fałszywe informacje na temat tego, na przykład, że wyborcy, bzdury kompletne, że wyborcy, którzy głosowali w pierwszej turze, nie muszą iść już na wybory. Ten komunikat jest powielany przez setki osób, przez niektóre jako żart, ale przez inne jako świetny pomysł. Głosowałeś na Dudę, to możesz zostać w domu, bo twój głos się automatycznie przenosi. Jeżeli opozycja sięga po tego typu metody, to znaczy, że po prostu boi się aktywizacji zwolenników prezydenta w drugiej turze. Z kolei media tradycyjne kierują przekaz do starszych widzów, wychodząc z założenia, że starszy elektorat będzie przede wszystkim głosował na Andrzeja Dudę. Z powrotem straszą ludzi epidemią, straszą ludzi tym, że udział w wyborach może być zagrożeniem dla ich zdrowia, czyli chcą po prostu spowodować, że osoby starsze zostaną w domu, lub też osoby słabiej obeznane w internecie. Dwutorowo, z jednej strony tą manipulacją dotyczącą braku konieczności udziału w drugiej turze wyborów, a z drugiej strony poprzez pompowanie poczucia zagrożenia sytuacją epidemiologiczną. No, drodzy państwo, doktor Karnkowski powiedział tu szalenie ważną rzecz. Potężne manipulacje są skoncentrowane na różnych grupach. Mniej doświadczeni wyborcy mają uwierzyć, że nie muszą iść w drugiej turze głosować. Starsi mają się przestraszyć komisji wyborczych. Ja jeszcze dodaję od siebie te obrzydliwe prowokacje, mówię o nich, niemieckich mediów, że prezydent ułaskawił pedofila, i w tym uproszczeniu mieści się szalenie dużo dezinformacji. Zanim spytam redaktora Wszołka, w jaki sposób on by widział mobilizowanie własnego elektoratu, swoich bliskich, sąsiadów, znajomych na portalach społecznościowych, czy w ogóle elektoratu Zjednoczonej Prawicy i Andrzeja Dudy, chciałbym państwu pokazać jeden przykładowy filmik, na którym widać, jak dobrze prezydent Andrzej Duda te relacje, te nastroje mieszkańców właśnie swojego elektoratu, uczestników jego wieców wyborczych, jak prezydent Andrzej Duda dobrze mobilizuje swoich ludzi. Bardzo proszę o materiał. Ostatnich 5 lat.
codziennie prezydent Andrzej Duda odwiedza kilka, czasem kilkanaście miejscowości i wyglądają te materiały zawsze podobnie. Bardzo dużo ludzi uśmiechniętych z flagami polskimi, ale sam prezydent Andrzej Duda tych wyborów nie wygra. W jaki sposób nasi widzowie na przykład mogą prezydentowi pomóc? Redaktor Wszołek, bardzo proszę. Znaczy, no najprostszą, dzień dobry, najprostszą pomocą jest pójście do urn, prawda, albo głosowanie korespondencyjne. Natomiast wydaje mi się, że elektorat PiS jest po pierwsze bardzo zmobilizowany, a rezerwy dla Andrzeja Dudy, jeśli jakieś tkwią, to raczej wśród tych, którzy nie są jego wyborcami, ale z różnych względów nie poszli do urn. W drugiej turze przy niewielkich różnicach głosów, one będą zapewne będą na poziomie kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy głosów, znaczenie będą miały różne czynniki zakażeniowe, wyjazdy na wakacje. Duże znaczenie będzie miało to, jak duża grupa wyborców z obu tych elektoratów, Platformy i PiSu, postanowi zagłosować poza miejscem zamieszkania. I teraz Duda mobilizuje przede wszystkim tym zestawieniem polityka powiatowego, którym on jest, wygrywa w większości powiatów zdecydowanie, w kontrze do elit tego warszawskiego salonu, czy Warszawki, jak to ujął. I to nie jest sposób, to co słyszeliśmy wczoraj, między innymi w wywiadzie w Polsacie, nie jest to sposób na pozyskanie ogromnej części wyborców niezdecydowanych, ale spokojnie wystarczy do mobilizacji tych 43-45%, które na Andrzeja Dudę na pewno zagłosuje. Gra toczy się o te 5 z hakiem i dużo prościej będzie Andrzejowi Dudzie, tak mi się wydaje, wygrać te wybory, dlatego jest nieznacznym, ale faworytem, niż Rafałowi Trzaskowskiemu, który otrzymał te 30%. Na te 30% na pewno będzie mógł liczyć. I jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna, gra toczy się o przepływy elektoratów. To jest dla tych kandydatów dużo ważniejsze niż nawet ci niezdecydowani, którzy nie poszli na wybory. Chodzi o to, jak duża część sympatyków Hołowni i Bosaka, to oni są tu kluczowi, i też pójdzie na wybory. W moim przekonaniu bliski prawdy jest sondaż Ibrisu wczoraj z tego złowieszczego Onetu, w którym 67% elektoratu konfederackiego deklaruje poparcie dla Andrzeja Dudy. Natomiast 27% skłania się procent ku kandydaturze Rafała Trzaskowskiego. Z kolei u Hołowni miażdżąca część zamierza zagłosować na Trzaskowskiego, bo 80%, ale trzeba pamiętać, że to nie jest elektorat jednorodny i w dużej mierze są to ludzie, którzy są bardzo niezadowoleni z okresu rządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Są po prostu zawiedzeni Platformą, dlatego ja nie sądzę, żeby cały tabun wyborców Hołowni jak jeden mąż poszedł i zagłosował na Rafała Trzaskowskiego. To bardzo ważna deklaracja. Ja jeszcze chciałbym spytać tutaj doktora Karnkowskiego o taką rzecz. Będą prowokacje, znaczy możemy spodziewać się takich wyssanych z palca newsów, one po paru dniach będą wyjaśnione, ale przez te parę dni może się zmobilizować elektorat przeciwny Andrzejowi Dudzie. Jak uodpornić siebie, bliskich, czy w ogóle Polaków na te kolejne wrzutki medialne lewicowo-liberalnych mediów? Waszym problem polega na tym, że jest to trudne. To znaczy, oczywiście tutaj zwolennicy Andrzeja Dudy muszą dawać odpór, muszą przekazywać ten faktyczny obraz sytuacji, te wszystkie niuanse, ale jest to trudne i właśnie dlatego jest to niestety tak równocześnie skuteczne i obrzydliwe, bo przede wszystkim mamy tutaj jedną konkretną prowokacje i ten sygnał prezydent ułaskawia pedofila jest niestety bronią, zobaczymy czy skuteczną finalnie, ale niestety bardzo, bardzo niebezpieczną, no bo to jest bardzo atrakcyjny komunikat, który odwołuje się do bardzo silnych emocji. Widać, że desperacko wręcz jest to rozgrywane, jest to powielane. Mnóstwo ludzi się na to nabiera, to się rozchodzi. Widać, że to wyszło poza ten betonowy elektorat Platformy i to żyje swoim życiem. Nie wiem, czy tutaj nie będzie potrzebne jakieś mocniejsze odniesienie się do sprawy samego prezydenta, bo po prostu sprawa jest bardzo, bardzo trudna. Nie wiem, czy ktoś chciał prezydenta wpakować na minę, czy ktoś tego nie przewidział, natomiast stało się
źle. Możliwe, jedyna korzyść tej sytuacji jest taka, że bardzo możliwe, że jest to ostatni już tego typu atak, ponieważ nie wiem, czy cokolwiek innego będzie równie mocne. Możemy założyć, że było to przygotowywane na tą debatę, która się nie odbyła w TVN-ie. Ja myślę, że widzowie pamiętają jeszcze taki program TVN-u przed laty, zanim jeszcze Andrzej Leper został prawdopodobnie zamordowany, na Andrzeju Leperze medialną egzekucję wykonało dwóch dziennikarzy TVN-u w swojej audycji. I mam wrażenie, że ta pseudo debata niemieckich mediów z udziałem Andrzeja Dudy miała być właśnie czymś w rodzaju takiego medialnego linczu. Bardzo dobrze, że do tej debaty nie doszło, natomiast no, już amunicja była przygotowana, więc zostało odpalone. Unikać prowokacji musimy za wszelką cenę. Redaktor Wszołek chce się odnieść. Mamy niestety już mało czasu, więc proszę o komentarz. Chciałbym tylko stwierdzić krótko, że nie ma przypadku w tych publikacjach. Ułaskawienie nastąpiło w marcu. Bardzo ciekawy jest przypadek profesor Płatek, która w Gazecie Wyborczej wzięła w obronę wczoraj prezydenta Andrzeja Dudę, no ale po reakcjach twardego elektoratu liberalnego jednak się zreflektowała i dzisiaj jednak w wywiadzie dla Na Temat czytam, że jednak się pomyliła, że jednak Andrzej Duda łamie prawo, mimo że postąpił słusznie. Czy się przyklei łatka obrońcy pedofila do prezydenta? Mam nadzieję, że nie. Warto poczytać również teksty mediów opozycyjnych, które bronią Andrzeja Dudy, no ale sieć żyje własnym życiem. Zobaczymy, czy to jest tylko bańka twitterowa, czy jednak nie. Serdecznie dziękuję panom za te komentarze. Moimi państwa gośćmi był dr Krzysztof Karnkowski, socjolog, publicysta oraz redaktor Grzegorz Wszołek, Salon 24, Gazeta Polska Codziennie. Drodzy państwo, to jest ostrzał po prostu wszystkich sił liberalnych, także pozapolskich. My musimy się tutaj bronić, musimy być zmobilizowani. Te wybory to stawka być może na więcej niż 5 lat. Idziemy na wybory, walczymy o lepszą Polskę. Zostańcie państwo z nami, za chwilę następny program telewizji w Polsce.pl.